Dzisiaj odcinek bardzo babski, więc jeżeli są tutaj panowie, to raczej będą się nudzić. Żegnam. Ale dlaczego odcinek babski i co w ogóle w nim będzie? Ja mam już naprawdę dosyć pytań na temat tego, jak się ma moje ciało, jak wygląda mój brzuch, co z rozstępami, jak po Armagedonie wygląda moja skóra. Armagedon, czyli schudnięcie, przytycie 30 kg i schudnięcie 30 kg. I odpowiedź na pytanie, czy faktycznie da się wrócić do swojej formy, do swojej sylwetki sprzed ciąży. Otóż ja wam dzisiaj przedstawię takie trzy moje haki, jak się odgruzować, czy po schudnięciu, czy po dziecku, czy po prostu wyglądać lepiej w swoim ciele. Zacznę od mojego najnowszego odkrycia, bo z tą marką poznałam się pod koniec lipca. Ja od zawsze miałam problem z celulitem, nawet przed ciążą, a po ciąży i po schudnięciu tych 30 kg pojawiły się także problemy z jędrnością skóry. Więc chciałabym wam przedstawić CeluBlue, markę z Francji, która pomaga od wielu lat kobietom na całym świecie pozbyć się nieprzyjaciela i ujędrnić ich ciałko po zrzuceniu na przykład zbędnych kilogramów czy po ciąży. Absolutnie wszystkie kosmetyki CeluBlue są przetestowane klinicznie, a ich efekty są potwierdzone w naukowych badaniach. Wszystkie kosmetyki są produkowane na terenie Francji i Belgii, dlatego jeżeli traficie na jakieś podróbki, to nie dajcie się zwieść. Ja kilka lat temu przed udziałem w Top Model chodziłam regularnie na masaże bańką chińską do profesjonalnej masażystki. I powiem wam szczerze, że efekty były naprawdę zadowalające. Mało tego, na planie Top Model w momencie, kiedy jedna z wizażystek malowała mi moje nogi, to powiedziała, że nigdy w życiu nie widziała tak pięknej skóry na udach. Naprawdę. To był komplement, który usłyszałam w swoim życiu. Wróciłam do tych masaży właśnie w lipcu za sprawą zestawu sprawdzonych rezultatów. I tutaj mogę wam powiedzieć, że to nie jest nic trudnego, bo masaż wykonujecie codziennie po 15 minut, systematycznie. Pamiętajcie, że systematyczność jest najważniejsza. Masaż zawsze wykonujecie w stronę serca i pamiętajcie, by zadbać o to, by odpowiednio naolejować swoje nogi, bo jeżeli użyjecie zbyt mało olejku, to niestety pojawią się siniaki. Wiem, że zapewne wiele z was po tym, co teraz pokażę i po tym, jak wygląda moja skóra, skusi się na to, by zrobić zakupy w CeluBlue, ale pamiętajcie, żeby przed zamówieniem każdego zestawu czy każdego produktu zapoznać się z przeciwwskazaniami, bo CeluBlue przede wszystkim naciska na to, by bezpiecznie używać ich produktów, co, nie ukrywam, bardzo mi się podoba. Co dla mnie też jest istotne, te bańki chińskie wykonane są z medycznego silikonu, więc on nie ma takiego nieprzyjemnego zapachu i są jak najbardziej bezpieczne i nie uczulają. Zarówno dzięki bańkom, jak i regularnemu stosowaniu masażera elektrycznego totalnie poprawiła się jędrność mojej skóry. Sami możecie zobaczyć na załączonym obrazku, jak ładnie wygląda mój brzuch po ciąży i mimo tego, że schudłam 30 kg, to naprawdę aż przyjemnie mi się patrzy w lustro, bo ta skóra na brzuchu, skóra na moim ciele dzięki właśnie regularnemu stosowaniu masaży wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze i myślę, że wiele osób nawet by się nie zorientowała, że niedawno urodziłam dziecko. Mając już spore doświadczenie w testowaniu kosmetyków CeluBlue, bo to jest już ponad 4 miesiące, mogę wam z czystym sercem polecić dwa zestawy, które na pewno zaspokoją wasze potrzeby. I jeden to jest zestaw antycelulitowy. To jest taki podstawowy zestaw, który pomoże wam walczyć z celulitem. A drugi zestaw to jest zestaw sprawdzonych rezultatów. W tym zestawie macie również masażer elektryczny. Tutaj zostawiam wam kod rabatowy, jeżeli macie ochotę przetestować produkty CeluBlue w swoim domu. Koniecznie zajrzyjcie do opisu, tam macie więcej informacji, jak i do kiedy działa mój kod. Kolejny hack i o tym, jak bardzo jest on istotny, dopiero dowiedziałam się w momencie, kiedy przestałam to robić. Czyli regularne peelingi całego ciała. I możecie to robić zarówno peelingami, które wykonujecie w domu, z tych produktów, które macie w domu, jak i tymi, które możecie zakupić, ale pamiętajcie, by miały naturalny skład. Dobra, to w takim razie, by nie iść na łatwiznę, pokażę wam teraz, w jaki sposób ja tworzę taki peeling z tego, co mam w domu, jeżeli skończy mi się mój ulubiony, albo jeżeli po prostu chcę sobie zrobić peeling, bo mam za dużo czasu. Do wykonania tej mikstury będziecie potrzebować miodu, cukru lub soli i zaparzonej zielonej herbaty, ale ostudzonej. Miód łączycie z herbatą,
a następnie wszystko zasypujecie cukrem lub solą, jeżeli chcecie delikatniejszy peeling. Ja zawsze używam cukru, bo wolę te wszystkie peelingi cukrowe. Są dla mnie o wiele lepsze, chociaż są mocniejsze, więc pamiętajcie, że jeżeli zaczynacie swoją przygodę z peelingami, to zacznijcie od tego z soli, a nie z cukru, bo jest on zdecydowanie delikatniejszy. Ogromną zaletą regularnego peelingowania jest także zniwelowanie wrastających się włosków. I tutaj naprawdę dla niektórych jest to zbawienie, no a to taki prosty krok, by pozbyć się takiego problemu. Więc jeżeli macie wrastające włoski, to spróbujcie regularnych peelingów, to może pomóc. Zatem bierzecie swoją miksturę, dumne z tego, co stworzyłyście, biegniecie pod prysznic lub do wanny i peelingujecie całe swoje ciało. A następnie po peelingu przychodzi następny mój hack, by skóra wyglądała jak skóra Jennifer Lopez. A kolejnym hakiem jest samoopalacz. Chyba nie muszę Wam mówić, że opalanie w solariach bez norm europejskich jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić do naprawdę druzgocących skutków zdrowotnych. Dlatego polecałabym Wam, żebyście zrezygnowały z solarium. Ale to nie jest takie jednoznaczne z tym, że będziecie musiały być córkami młynarza. Mi było na początku bardzo ciężko znaleźć produkty, które raz, nie pozostawiają zacieków, dwa, nie wypukują się na przykład tylko w zgięciach i tylko na kolanach, trzy, nie mają takiego pomarańczowego efektu, który wygląda strasznie. Dlatego po setkach testowań, po setkach kosmetyków, po których wyglądałam absolutnie tragicznie, znalazłam swoje ulubione, które z czystym sercem mogę Wam polecić i nie będę się tego wstydzić. Jest to mgiełka do twarzy samoopalająca i samoopalacz w piance. Pamiętajcie, by przed takim zabiegiem odpowiednio przygotować swoją skórę, bo to jest tak naprawdę sekret tego, by to wszystko wyglądało naprawdę dobrze. I nie przez przypadek ten hack z peelingiem jest właśnie nad samoopalaczem, bo najistotniejszym krokiem jest odpowiednie i dokładne spilingowanie całego ciała. To tyle z moich sposobów na dbanie o piękny wygląd ciała i skóry bez ogromnego nakładu czasu i bez korzystania z drogich zabiegów w salonach kosmetycznych. Pamiętajcie o moim kodzie rabatowym na produkty CeluBlue i będę Wam ogromnie wdzięczna, jeżeli swoimi sposobami, takimi niestandardowymi, podzielicie się w komentarzach. Może się zainspiruję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Adio.